Cześć, z tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na recenzję telewizora Philips PUS8558. Zacznijmy od obudowy. Na tyle mamy wszystkie niezbędne złącza, które przydadzą nam się podczas codziennego użytkowania. Mamy więc nie tylko miejsce na podłączenie zasilacza, ale także łącznie 4 gniazda HDMI, do tego jest wejście antenowe, internetowe, cyfrowe wyjście audio, mamy także gniazdo słuchawkowe, złącze Common Interface, a także 2 złącza USB. Na spodzie z kolei montujemy nóżki i do dyspozycji mamy dwie możliwości. Albo będą to krótkie nóżki, które sprawdzą się podczas codziennego korzystania, jeżeli nie stosujemy żadnych dodatkowych akcesoriów. Do tego są jeszcze jednak dodatkowe, wydłużone nóżki, które sprawdzą się rewelacyjnie wtedy, gdy zdecydujemy się na korzystanie z soundbara. Wtedy z podstawy musimy wykręcić pionowy element i wymienić na ten wydłużony, następnie całość przykręcamy do telewizora. Nóżki są dwie po prawej i lewej stronie, spokojnie więc soundbar pomiędzy się zmieści, co zresztą nawet sprawdzałem osobiście podczas testów soundbara Sony. Z ciekawszych elementów na tyle znajdziemy jeszcze 3 paski LED-owe, które są po bokach oraz od góry. Tworzą one tak zwane Ambilight, które rozświetla się podczas oglądania różnych treści. Jest to największy wyróżnik telewizorów Philipsa, u innych producentów niestety takiego oświetlenia nie mamy, a według mnie dodaje to mega fajny klimat. No i przechodzimy do wyświetlacza. W moim egzemplarzu jest to ekran 55-calowy o rozdzielczości 4K, czyli 3840x2160 pikseli. Częstotliwość odświeżania to 60 Hz, więc raczej to sprawdza się do takiego codziennego użytkowania, do oglądania po prostu różnych multimediów, no a w przypadku grania na konsolach, no nie dla każdego będzie to wystarczające. Ramki wokół wyświetlacza są rozsądnej szerokości, nie są ani za grube, ani jakoś przesadnie wąskie. Sama grubość telewizora też jest po prostu standardowa i niczym ten sprzęt pod tym względem się nie wyróżnia. A jak będziemy sterować tym telewizorem? Na przykład przy pomocy takiego pilota. W zestawie otrzymujemy funkcjonalny pilot, którym obsłużymy wszystkie funkcje telewizora. Jest on zasilany 2 bateriami AAA i łączy się z telewizorem nie tylko po podczerwieni, ale także za pomocą Bluetootha. Oznacza to, że nie musimy celować bezpośrednio w stronę telewizora, żeby wybierać różne opcje. Wystarczy być po prostu w zasięgu, żeby to sterowanie było możliwe. A jeśli chodzi o klawisze, to też jest ich tutaj całkiem sporo. Idąc od góry mamy włącznik, do tego jest klawisz Ambilight, a także 3 klawisze do uruchamiania aplikacji takich jak Amazon Prime Video, YouTube oraz Netflix. 4 z tych białych klawiszy uruchamia listę aplikacji, które są zainstalowane w naszym sprzęcie. Niżej znajdziemy klawisz do zmiany źródła odtwarzania treści, dalej jest przełączanie się bezpośrednio na telewizor, a obok jest przycisk do uruchamiania podręcznego menu. Następnie są klawisze nawigacyjne do przechodzenia między różnymi funkcjami systemu, pod tym jest klawisz do cofania i przechodzenia do ekranu głównego, a pomiędzy nimi jest klawisz, który uruchamia mikrofon do obsługi asystenta Google. Wystarczy wcisnąć ten klawisz i powiedzieć do pilota odpowiednią komendę, a zadane funkcje po chwili zostaną uruchomione na telewizorze. Asystent Google działa tutaj w języku polskim, więc nie musimy kombinować w innych językach, po prostu po polsku wszystko będzie działać. No i sprawdza się to nie tylko do sterowania funkcjami telewizora czy uruchamiania jakichkolwiek aplikacji, ale także możemy sterować sprzętami, które są podpięte pod nasze konto Google i głosowo je włączać i wyłączać, co szczególnie sprawdza się w przypadku światła, no bo gdy już siądziemy na kanapie, zapomnimy wyłączyć światło, to głosowo, stosując odpowiednie włączniki, możemy takie światło wyłączyć. Następnie mamy przyciski do sterowania multimediami, są klawisze typowo do telewizji lub dekoderów, możemy także zmieniać głośność, uruchamiać listę programów, wyciszać czy zmieniać aktualnie oglądany program, do tego jest klawiatura numeryczna, a także przejście do pełnych ustawień. Pilot jest całkiem wygodny i sprawnie działa, tylko mógłby być nieco krótszy. Trzeba czasem poprzekładać ten pilot, żeby sięgnąć do wszystkich klawiszy, od dołu jest sporo takiej niewykorzystanej przestrzeni, która według mnie mogłaby zostać zminimalizowana. No dobra, co znajdziemy w środku, czyli jaki mamy system i jakie są jego funkcje? Do dyspozycji mamy system Google TV, który jest mocno urozmaicony w różne dodatki. Na ekranie głównym mamy podział na kilka kategorii. Na górze mamy konto, które możemy dodać sobie do urządzenia, żeby synchronizowały nam się dostępy do różnych aplikacji, do których mamy wykupioną subskrypcję. Dalej jest dom, czyli ten podstawowy ekran główny,
gdzie znajdziemy aplikacje, z których najczęściej będziemy korzystać, niżej znajdziemy zakładkę, która zaproponuje nam kontynuowanie oglądania konkretnych filmów, które wcześniej przeglądaliśmy, no a niżej mamy już sporo propozycji. Są one z programów, które są zainstalowane w naszym urządzeniu, więc jeżeli nie wiemy co obejrzeć, no to tutaj może znajdziemy inspirację. Kolejna kategoria od góry to aplikacje, czyli wszystkie programy, które są zainstalowane w urządzeniu. W sekcji Szukaj aplikacji i gier możemy wpisać program, jaki chcemy znaleźć. Ta baza jest naprawdę spora i są dostępne tutaj praktycznie wszystkie aplikacje, jakie przyjdą nam do głowy. Jakiś czas temu nagrywałem film, w którym pokazywałem wszystkie aplikacje dostępne dla telewizorów z systemem Google'a. Za wiele od tego czasu się nie zmieniło, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam Was właśnie do tego materiału. Następna zakładka to biblioteka, gdzie znajdziemy dostępy do filmów, które wykupimy sobie na swoim koncie. No i ostatnia zakładka to Philips, gdzie znajdziemy już treści typowo od producenta. Są tutaj m.in. wskazówki, jak optymalnie korzystać z urządzenia, do tego mamy trochę pomocy, autodiagnostyki, czy możliwości sprawdzenia poszczególnych funkcji, czy na pewno działają poprawnie. No i przechodząc jeszcze raz w bok, znajdziemy lupę z możliwością wyszukiwania różnych treści, no i na samym końcu znajdziemy ustawienia podzielone na kilka podkategorii. Z takich podstawowych, które mamy już na wyciągnięcie ręki, jest wygaszacz ekranu, możliwość zmiany źródła, dostosowywanie obrazu, a także przejście do ustawień Wi-Fi. Mamy tutaj także ustawienia dostępu i ułatwienia obsługi, jednak najwięcej już wszystkich funkcji znajdziemy, gdy klikniemy na kółko zębate na samej górze. To tu dostosujemy wszystkie poszczególne funkcje, które mogą nam się przydać podczas użytkowania. Z najciekawszych na pewno w zakładce wyświetlacz i dźwięk możemy dostosować ustawienia Ambilight, gdzie dostępnych jest kilka stylów. To podświetlenie może bowiem zależeć od tego, jakie treści będą wyświetlane na ekranie i możemy dostosować tutaj intensywność tego świecenia. Możemy jednak też zmienić, że podświetlenie Ambilight będzie zależało od audio, czyli od wszystkich dźwięków, jakie będziemy odtwarzali, więc no wtedy te światła będą zmieniały się w rytm muzyki. Kolejną opcją jest jednak możliwość ustawienia na stałe konkretnego koloru, gdzie do dyspozycji mamy ognistą czerwień, błękit oceanu, naturalną zieleń, ciepłą biel, chłodną biel, a także kolor osobisty, czyli już praktycznie każdy kolor, jaki tylko jest dostępny w tym LEDzie, więc no jak najbardziej jest to dostosowywalne. No i ostatnia opcja, wspieraj drużynę, pozwala na wybranie barw narodowych, wtedy Ambilight będzie świecił tak, żeby przypominać flagę konkretnego państwa. Ciekawostką na pewno jest też to, że możemy dostosować odwzorowywanie barw na podstawie koloru ściany, która jest za naszym telewizorem. W zależności więc od tego, jaki kolor ściany mamy, te barwy też mogą wyglądać różnie. Osobiście też podoba mi się to, że podczas wyłączania telewizora możemy wybrać takie stopniowe ściemnianie się podświetlenia, co pozwala na przykład, żeby sobie spokojnie wstać z kanapy, wyjść z pokoju, bez konieczności już zapalania światła. Warto też wiedzieć, że ten telewizor możemy obsługiwać za pomocą smartfona. Do tego przyda nam się aplikacja Google Home, w której możemy dodać nasze urządzenie. Tam od razu możemy zwiększać lub zmniejszać głośność odtwarzanych multimediów, a także przejść do zakładki z pilotem. Mamy w nim możliwość włączania czy wyłączania telewizora, do tego są klawisze funkcyjne, a także ponownie klawisze do sterowania głośnością. Oprócz tego nie zabrakło przycisku wstecz czy home do powracania do ekranu głównego. Mamy także wyszukiwarkę głosową, która po kliknięciu będzie korzystała z mikrofonu w smartfonie. Ciekawostką na pewno jest też to, że przechodząc do jakichkolwiek pól, gdzie musimy wpisać jakiś tekst, nie będziemy musieli robić to klawisz po klawiszu za pomocą pilota, tylko wtedy pojawi nam się pełna klawiatura wyświetlana na ekranie smartfona. To stanowczo usprawnia wpisywanie jakichkolwiek treści, więc osobiście do wpisywania czegoś polecam korzystanie właśnie z takiej klawiatury. Jeżeli mamy smartfona z Androidem, to za pomocą technologii Chromecast możemy udostępniać to, co wyświetla się na telefonie, na większy ekran telewizora. Poza tym w niektórych aplikacjach, takich jak na przykład YouTube czy Spotify, możemy od razu udostępnić treści bezpośrednio na telewizor, więc no jeżeli coś spodoba nam się na telefonie, możemy przesłać taką treść bezpośrednio na telewizor. No dobrze, a jak ten sprzęt w ogóle sprawdza się w praktyce? No co tu dużo mówić. Jest to według mnie naprawdę bardzo fajny telewizor, przede wszystkim do po prostu takiego zwykłego weekendowego oglądania multimediów.
Gdy włączymy jakiś serial czy film, jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Ja osobiście uwielbiam Ambilight, który jeszcze dodatkowo rozświetla się po bokach, co według mnie pozwala jeszcze bardziej zagłębić się w wyświetlane treści. Na pewno nie jest to szczyt technologii, ale też nie oszukujmy się, że jest to telewizor raczej z takiej niższej półki cenowej. Dla mnie najważniejsze jest to, że obraz jest ostry, kolory rozsądne, a wszystkie funkcje działają prawidłowo, chociaż raz miałem sytuację, że coś zaczęło szwankować. Mam dwa egzemplarze tego samego telewizora i w jednym po aktualizacji niektóre aplikacje strasznie zaczęły klatkować. Szczególnie gdy odtwarzałem kilka odcinków jakiegoś serialu pod rząd, to nagle przełączając się pomiędzy poszczególnymi odcinkami, obraz i dźwięk niemiłosiernie zaczęły klatkować. Nie dało się tego oglądać, trzeba było wyłączyć i włączyć aplikację, żeby wszystko wróciło do porządku. Co ciekawe, w drugim egzemplarzu, mimo tej samej wersji systemu i mniej więcej takiej samej częstotliwości użytkowania, taki problem ani razu się nie pojawił. Pojawiła się za to jakiś czas później aktualizacja, która zmieniła trochę wygląd interfejsu, no i chyba poprawiła te błędy, no bo od tego czasu już wszystko działało prawidłowo. Dla niektórych jedynie niedosyt może być w kontekście głośników. Dźwięk jest dość płaski, nie wyróżnia się jakoś specjalnie. Korzystając z soundbara, no widziałem ogromną różnicę, więc no według mnie idealnym takim połączeniem byłoby korzystanie właśnie z takiego telewizora, no ale jednak z dodatkowym soundbarem. No ale ogólnie w kontekście użytkowania nie mam się za bardzo do czego przyczepić. Według mnie jest to trafiony zakup i wszystko działa tak, jak się tego spodziewałem. No to podsumujmy. Co warto wiedzieć o telewizorze Philips PUS8558? Ten model na promocjach jak najbardziej da się kupić poniżej 2500 zł. Według mnie jest to jak najbardziej strzał w dziesiątkę, ponieważ telewizor bardzo dobrze sprawdza się w codziennych użytkowaniach. Wyświetlane treści są niezłej jakości i według mnie kolorystyka jest w zupełności wystarczająca. Do tego jest sporo funkcji, które na ogół działają bezproblemowo. No jedynie dźwięki mogły być nieco lepsze, no ale też wielkiej tragedii nie ma. Na pewno nie będzie to sprzęt dla każdego, nie mamy przecież bardziej zaawansowanych technologii, czy chociażby większego odświeżania ekranu, co sprawdziłoby się podczas rozgrywki na konsolach. Osobiście jednak nie jestem typem gracza, telewizor ma mi służyć po prostu, żeby siąść sobie czasem wieczorem i obejrzeć jakiś film czy serial, a do tego, no sprawdza się to znakomicie. Szczególnie, że mamy tutaj technologię Ambilight, która według mnie dodaje jeszcze sporo klimatu, więc no podsumowując to wszystko, uważam, że jest to telewizor po prostu poprawny, jeżeli kupujemy go w kontekście oglądania multimediów. A co Wy sądzicie o takim sprzęcie? Czy u Was taki telewizor by się sprawdził? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam także do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!